Mam branie i biegnę sobie z takim dzwonem. Tyk, 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 tyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 6 rano, jestem z Kubą, z Mateuszem na tak zwanych Melediwach Rzeszowskich, czyli na Lipiu. I co? Dzisiaj spinning. Co za Mateusz? Co? Co Mateusz? Nic. Co ma być? I co? Jest Kuba, jest Mateusz. I kierujemy się od razu w to miejsce, na którym na ostatnim filmie połowiliśmy fajne szczupaki. Samego rana obejdziemy zbiornik dookoła. Nastawiamy się na spinning, drapieżnik cały czas. Teraz będzie drapieżnik, bo jest po prostu sezon. Wszyscy widzę, mają gumy pozakładane na grubo. Mam nadzieję, że w końcu wyjedzie jakiś sandacz. W sumie osobiście chciałbym wyciągnąć sandacza, bo dawno nie zmówiłem żadnego sandacza. I co? Pogoda się szykuje, piękna. Dzisiaj ma być słoneczko. Jesteśmy na pierwszej zatoczce. Fajna, urokliwa taka. Będzie piękny dzień. Na pierwszy strzał idzie guma, kopyto 12. Czy dycha? Ty Mateusz, ty masz duży, nie? Też, nie? Dużo przynętę. To? O. Tak to wygląda. I co, rzucamy. I Mateusz ciągnie. Tyle co stanąłem przy nim. Albo okoń, albo szczupaczek. Tak nam się wydaje. Ale piękny okoń. Piękny okoń. Spójrz jaki okoń. Ładny. Dobra, 35. Czekaj, zrobię ci zdjęcie. Słuchajcie, pierwsza rybka wjechała. Obeszliśmy już Lipie dookoła. Pierwszy ładny okoń. Tam było bezbranie. Jesteśmy na drugim zbiorniku. Słoneczko wyszło. Piękna pogoda się zaczęła. O. I co? Łowimy dalej. Na Lipiu jedynce po prostu nie ma też za dużo miejsca. Bardzo dużo karpiarzy się zjechało. I tak myślimy, czy jechać na Wisłok, czy nie jechać na Wisłok. Na Wisłoku sprawdzaliśmy na internecie. Wysoka jest woda o 80 cm. Stan wody jest podniesiony, także cały czas myślimy. I na tym zbiorniku obok przed chwilą Mateusz ładnego okonia pociągnął. I akurat o, tyle co przyszłem, bo już byliśmy rozeszliśmy się po stanowiskach. I jest fajnie. Właśnie tak sobie tutaj rozmawialiśmy z Mateuszem i się zastanawiam. Wszystkie zawody i wszystkie imprezy Polskiego Związku Wędkarskiego zostały odwołane. Raczej to wszystko potrwa jeszcze trochę czasu. W tamtym sezonie Polski Związek Wędkarski nie wracał nic, jakichś pieniążków czy nie dał, nie wiem, jakieś zniżki na ten rok za tamten. I w tym roku jest tak samo. Tłumacząc się, że pieniążki poszły na zarybienia. Ciekawy jestem, jak teraz Polski Związek Wędkarski zareaguje na taką sytuację, jaka jest, bo zawody zostały poodwołane, dużo imprez zostało odwołanych, więc pieniążki zostały w budżecie, tak? Czy te pieniążki pójdą na zarybienia? Ja bym wolał, żeby składki na przyszły rok zostały obniżone. To chce większość po prostu wędkarzy. Można zrobić jakieś, nie wiem, no, sądy, referendum, czy tam nie wiem, co sobie chcą, i 80-90% wędkarzy chce obniżenia składki na rok 2021. Jeszcze sezon się nie skończył, 2 miesiące zostało, także zobaczymy, jak Polski Związek Wędkarski rozwiąże tą sytuację związaną z wirusem. I tak to wygląda z mojej strony.
A Mateusz wyciągnął o konia. No. 35. No. Tu. Na ciemną przynętę. No. I myślimy iść wieś gdzie. Patrzyliśmy na wodę na Wisłoku, ale woda na Wisłoku jest 80 cm ponad stan. No, wysoki jest. I myślimy na przykład uderzyć tam, na, o tam. Mhm. Tam tu zakrokę tam. No może. Co? Ale to już nie jest no-kill, nie? Ten zbiornik. Nie, nie jest no-kill, no ale... No co, pierwszy rzut i bach o koń. No to ładnie. Także myślimy sobie tam podejść. O tu, to obejść tam jest zagrodzone. Tam się nie da przejść, bo tam jest zagrodzone. Ale z tamtej to można sobie ładnie obejść i tam sobie porzucać, tak? Słuchajcie, kierujemy się w tamtą stronę. Tak jak mówiłem, idziemy sobie, a powiem wam taką... Co to było? Powiem wam taką ciekawostkę, że jest tutaj w okolicy plaża nudystów. Rzeszowska plaża nudystów koło Rzeszowskiej Błękitnej Laguny. Co Kubuś, gdzieś tu jest plaża nudystów. I zaraz, słuchajcie, podobno w Google Maps jest zaznaczone dokładnie, w którym miejscu jest na Lipiu plaża nudystów. Właśnie tutaj Mateusz szuka, bo ja nie mam ręki. Co, masz Mateusz? Może się uda znaleźć. No. Łowiłeś kiedyś, Kuba, ryby na golasa? Trzeba spróbować. Czujecie? Ty. Czekaj, bo jedzie. Ryby na golasa. Słuchajcie, nie ma. Podobno była pineska na Google Maps z plażą nudystów. Jeżeli wiecie, w którym ona jest miejscu, proszę bardzo, podeślijcie mi tą, po prostu tą miejscówkę, w którym miejscu jest ta plaża nudystów. Nigdy nie łowiłem ryb na golasa, także... Wszystko jest jeszcze przede mną. Można sobie... Ty, karpiowanie na golasa. Co? Jakbym sobie tak biegał, ty. Czujesz? Mam branie i biegnę sobie z takim dzwonem. Cyk, 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 cyk. Jak to nie? Chłopie, ja jestem chudy. Ale coś mi poszło. Spytaj się mojej Gosi. Jaki mam sprzęt? Porządny, nie jakieś chińskie podróby. I podobno na tej plaży są najlepsze brania. Z tego co po prostu mówią tutaj karpiarze, że tam są najlepsze brania. Tłustych 60. Tłustych 60, jak mówi Kuba. Także tak to wygląda. Jeżeli wiecie coś na ten temat, bardzo proszę, podsyłajcie linki. Jestem bardzo ciekawy. Mam zamiar skorzystać. I co? Dotarliśmy na miejscówkę, tak żeśmy szli przedtem. Jesteśmy na zbiorniku obok. Koło mnie jest słup wysokiego napięcia, także jestem pełny nadziei. Zawsze spod słupa jakiegoś wysokiego napięcia coś wyjechało. I co? Tak to ładnie wygląda. Co, siedzi? Woda jest czysta, stosuję jakieś przynęty. Ja bardziej, Kuba, stonowane, wiesz? A ja bardziej jaskrawego słońca świeci. Ale wiesz, nie myślisz, że one mogą się bać? Nie, ja tak nie podchodzę. Ja właśnie na czystej wodzie, jak jest woda prześwietlona i świeci słońce, to używam jaskrawych przynęt. Jaskrawych używasz na... Na czystą prześwietloną wodę, no. No widzisz. Ale to jest bardzo dużo traw. Dobra trawa na plaży nudystów nie jest zła. No. Taką będzie zakładał? Tak. I tu masz kotwicę, masz na tym. Na pinie. Tak. Takim. Dobra. Myślisz, że takiego węgorza coś smyrnie? Czekaj, się zaczepiło. No to, żebym narobił. Nie wiem, zobaczymy. Wolną poprowadzimy coś. Może coś wejdzie. Wróciliśmy w to samo miejsce, co byliśmy przedtem.
tą zatoczkę z tego względu, że ruszył się wiatr. Wiatr jest centralnie w tą stronę, w naszą stronę. Przedtem była totalna tafla. Nie chce szczupak na razie współpracować, no nie ma uderzeń. Jeszcze zostajemy tu chwilkę, później na głęboką wodę i pewnie będziemy kończyć. Bo na razie to tylko jeden ogoń i tyle. Na tym po prostu stanęło. Także mieliśmy od razu i na głęboką wodę, ale zobaczyliśmy, o, zrobiła się falka, także stanęliśmy jeszcze na chwilę w tym miejscu. Obstukamy, ja obrotóweczką, później jeszcze zmienię na jakąś gumę. Później skoczymy jeszcze na głęboką wodę, skoro na płytkiej nic się nie dzieje. Jak nie będzie nic na głębokiej wodzie, to co? Będziemy kończyć i zwijać się do domku na ciepły rosołek. Mateusz wyciągnął w tym samym miejscu, pod nogami, przed chwilką. Ale jajca, ale kręcę. Co? Taki cieniutki. Co? Taki cieniutki. Cieniutki. No. Czekaj, zdjęcie zrobimy jeszcze, nie? Nie ma do czego zdjęcia robić. To nie będziemy robić zdjęcia? Do czego? No w sumie, to nie robimy zdjęcia. No. Wypuść go, niech se popłynie. Poszedł. Ale jajca, co? Co? No. Będzie. Spodziewałbyś się? Nie. Także Mateusz pociągnął i co, jak to mówią, po raz kolejny sprawdza się powiedzenie takie, że nadzieja umiera ostatnia i tak było i tym razem, czyli wyjechał szczupaczek jeszcze na koniec wyjechał, czyli jak to mówią, piłka w grze do samego końca i do ostatniej minuty. Tak to wygląda, w tym samym miejscu co okoń wróciliśmy, zrobiliśmy rundkę, przyszliśmy w to samo miejsce i znowu ta sama sytuacja, dochodzę do Mateusza, Mateusz zacina i wyciąga rybę, no i tak to po prostu wygląda, także łowimy sobie dalej. Słuchajcie, wniosek jest jeden, szczupaki, drapieżniki nie żerują tak intensywnie, dopiero jak im przynęta przypłynie przed pyskiem, to dopiero jest uderzenie, centralnie przynęta jak przypłynie im przed pyskiem, to skłania ich do uderzenia. A tak, żeby uganiały się intensywnie za przynętami, to niestety dzisiaj nie ma takich brań. Stoją sobie w trzcinkach, leniwie i czekają, aż im coś koło mordy przepłynie. I tak to wygląda, tak to wygląda. Idę dalej na następną miejscóweczkę. Słoneczko przygrzewa. Jest pięknie. Wcześniej Dawid pokazywał pinę, że mam na kotwicy pin. Zawsze, nawet jak w gumę wbijam, to mam pin, wtedy mi fajnie trzyma to hak przy gumie. A jeszcze tutaj zobacz, jest taki mały patent, jak do zbrojka różne lata i mnie to na przykład denerwuje, jak mi gdzieś tutaj wisi. To też sobie wbijasz tu. Taki mini pinek do przytrzymywania do zbrojki. To co, idziemy teraz tam w kąt jeszcze, w tamtym kącie lipia, żeśmy jeszcze nie byli. Cały czas jeszcze próbujemy, jeszcze jakieś pomysły do głowy przychodzą, także jeszcze tam chyba to będzie ostatnie miejsce, bo już no wszędzie żeśmy byli. Siedzi? Jak siedzi, to małe. Ty, słuchajcie. Jest skarb, jeszcze się załapie na film. Maluszek jakiś. Ale to może sandacz. Słuchajcie, jeszcze będzie karp. Czyli jeszcze karpie biorą coś. Albo nie karp. Co to? Leszcz. Kolega wyciągnął po kiju leszcza. Dla mnie nie wiem, możecie sobie myśleć co chcecie, dla mnie leszcz to nie ryba. To chyba? No, także właśnie, leszcz to nie ryba, jaki by był, nie był ten leszcz. No, nie, tam no jakaś... dobra, już taki ładny patent. Nie, no 60, ty, no. 60, no to, no. 50 już nawet. O, 50, 60, no to jeszcze. Ale no. Taki glutek 30 to... 30, 40, to nie jest ryba. To nie ryba. Jesteśmy tutaj na końcu z drugiej strony lipia.
I na chyba jednym filmie łowiliśmy karkę, dokładnie to jest to stanowisko. A ja mam dla was informację, patrzcie, tak jak ryba dzisiaj nie bierze i nie jest chętna do żerowania, zakładamy taką przynętę, która jest jak pół mojej ręki i szczupak weźmie ją, ale nie dlatego, że jest głodny i chce ją zjeść, tylko będzie się bał, że ona go zje. Słuchajcie, ta przynęta pożera inne ryby. Wiecie, jak ryba nie bierze, to zakładacie taką przynętę i po prostu łoracie. No. Jedziemy dalej. A ja co założyłem? Słuchajcie, o. A ja blacha taka. Wahadłowa, 24 gramy. I wio do spodu. Co będziemy kończyć? Na tym zakończymy dzisiejsze łowienie. Komu się podobało, łapka w górę, subik. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Lipia. Kuba ze mną w tle, co to tu jest? Herbatkę już po łowieniu. Także do następnego, trzymajcie się, pozdrawiam, hej.